10 najlepszych filmów o pedofilii. Kiedy w Polsce pojawił się Kler, pojawiło się również duże oburzenie. Nie jest to wyjątek. Zazwyczaj premierom różnych filmów na ciężkie tematy towarzyszyły protesty i dziś opowiem o takich dobrych filmach oraz o ewentualnych kontrowersjach związanych z nimi. Zaczynamy. Oczywiście na początek Kler, czyli Polska Perełka, fabularny film obyczajowy z 2018 roku w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego na podstawie scenariusza napisanego przez reżysera oraz Wojciecha Rzechaka. Premiera filmu odbyła się 18 września 2018 roku podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W weekend otwarcia obejrzało go 935 357 widzów, co jest najlepszym wynikiem w historii polskiego kino od 1989 Roku. Aby pokazać instytucję Kościoła Katolickiego od środka, w filmie pokazano wydarzenia w Kurii, w skromnej wiejskiej parafii oraz w parafii znajdującej się w średniej wielkości mieście. Fabułę stanowią losy trzech księży katolickich. Film jest bardzo dobry i podoba mi się, że nie jest taki zero-jedynkowy. Nie mówi się to jest dobre, a to złe. Pokazuje zarówno dobrych księży, jak i złych księży. I co, dobrze próbują walczyć ze złymi, a ci źli cieszą się, bo żal zapoczynania tych złych spada na tych dobrych. Dobrych. I jest to zarówno film o pedofilii, jak i samosądach, bo ludzie oskarżają teraz cały Kościół o pedofilię, a w filmie ukazane jest jak niewinny, dobry ksiądz cierpiał przez poczynania tych złych. Agresja. Amerykańsko-Brytyjski thriller kryminalny z 1973 roku. W niewielkim angielskim miasteczku grasuje przestępca molestujący dziewczynki. Mimo akcji funkcjonariuszy miejscowej komendy ofiarą zwyrodnialca pada kolejna uczynnica. Cała policja i okoliczni mieszkańcy poszukują zaginionej dziewczynki. W szoku, wyczerpane i poturbowane dziecko odnajduje detektyw Sierżant Johnson w roli głównej Sean Connery. Film nakręcono w ciągu miesiąca z budżetem miliona dolarów. Pomimo doskonałych opinii, nie zarobił na siebie przez 9 lat. Został niedopuszczony do publikacji w kilku krajach, m.in. we Francji. Słodki film. Kanadyjsko-francuski komedio-dramat z 1974 roku, opowieść o dwóch kobietach, zwyciężyni konkursu piękności, kapitan statku przewożącego słodycze. Pierwsza z nich w nagrodę za zwycięstwo w konkursie wychodzi za mąż za bogatego przedsiębiorcę branży mleczarskiej. Małżeństwo zaczyna w jej życiu serię koszmarów i upokorzeń. Wysłana do Paryża spotyka latynoskiego śpiewaka El Macho. Po odbyciu stosunku z nim trafia do komuny artystów od Ottona Muela. Oddających się obscenicznym rytuałom. Film wzbudził kontrowersje poprzez ukazanie w nim nietypowych zachowań seksualnych, w tym pedofilii. Niestety nie mogę więcej powiedzieć, bo zdradzę za dużo fabuły filmu. Ciekawostką jest, że scena stosunku Anny przeplatana jest fragmentami filmu o zbrodni katyńskiej. Film nie został dopuszczony do wyświetlania w wielu krajach, w tym w Polsce jedna z aktorek dostała zakaz wjazdu do Polski. Szkoła dla łobuzów w opinii krytyków to jeden z najlepszych filmów irlandzkich ostatnich lat. William Franklin podejmuje pracę w wyprowadzonym przez zakąt zakładzie poprawczym dla chłopców. Franklin natomiast stopniowo nawiązuje kontakt z podobiecznymi, w większości analfabetami, wśród których są wagarowicze i złodzieje, ale także zwyczajne osamotnione dzieci. Między dwoma antagonistami dochodzi do nieuchronnej konfrontacji. Spotlight, amerykański dramat biograficzny, przedstawia historię śledztwa dziennikarzy The Boston Globe. Ze Spotlight, najstarszego wciąż działającego amerykańskiego dziennikarskiego zespołu śledczego w sprawie tuszowania licznych przypadków molestowania seksualnego dzieci przez księży katolickich. Scenariusz napisany został na podstawie relacji dziennikarzy Spotlight, którzy w 2003 roku za ujawnienie skandalu otrzymali nagrodę Pulitzera. W artykule zamieszczonym 8 stycznia 2016 roku. W The New York Times pojawił się krytyczny głos na temat filmu, twierdzący, że wprowadza on w błąd, opisując sposób, w jaki Kościół traktował przypadki molestowania seksualnego dzieci. Krytyk stwierdził, że największą wadą filmu jest nieukazanie w nim opinii psychologów zapewniających Kościół, że księża pedofile po odbyciu terapii mogą powrócić do kapłaństwa. Dystrybutor filmu Open Road Films opowiedział, że był to rozpowszechniony mit, mający odwrócić uwagę od spraw o molestowanie. Pożegnanie z niewinnością amerykański dramat w reżyserii Davida Schiffmera. Mera Premiera filmu miała miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto we wrześniu 2010 roku. 14-letnia Annie mieszka na przedmieściach Chicago. Jej stosunki w rodzinie układają się dobrze, rodzice są przekonani, że zapewnili jej i jej rodzeństwu bezpieczeństwo. Na swoją rodzinę dostaje laptop od rodziców i nie będąc świadoma niebezpieczeństw znajdujących się w internecie, nawiązuje przyjaźń z nieznanym Charlie. Na początku Charlie oznajmia, że ma też 14 lat, lecz po pierwszej rozmowie telefonicznej okazuje się, że jest inaczej. Eni jednak angażuje się dalej w tę znajomość. Rodzice też nie mają nic przeciwko, nie znając jednak od niej całej prawdy. Z czasem dochodzi do spotkania obojga, które niesie ze sobą tragiczne wydarzenia i zmienia jej życie już na zawsze. Zły dotyk, amerykański dramat z 2004 roku na podstawie sztuki Stevena Fetchtera w reżyserii Nicole Castle. Walter wychodzi z więzienia. Odsiedział 12 lat za pedofilię. Teraz chce zacząć wszystko od nowa. Udaje mu się znaleźć pracę w fabryce. Uczęszcza na terapię u dr Rosena. Wynajmuje mieszkanie. Poznaje też Wiki, kobietę z którą chce się związać i tylko jej mówi o sobie całą prawdę. Niestety jego tajemnica o przeszłości wychodzi na jaw. Otrącony i napiętnowany musi walczyć o siebie. Na swój sposób pomoże mu Wiki i sierżant Lucas. Małe dzieci, amerykański film z 2003 roku otrzymał trzy nominacje do Oscara w kategorii Najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca, najlepsza drugoplanowa rola męska oraz najlepszy scenariusz Adaptowany. Film o smutku przedmieść, o lęku i frustracji kryjącymi się za drzwiami zamożnych i schludnych domów. Tytułowymi dziećmi nie są oczywiście obecni w filmie mali chłopcy i dziewczynki, ale ich rodzice, którzy nie potrafią pozbyć się naiwnych iluzji. Jednym z głównych bohaterów jest oczywiście pedofil. Pułapka. Horror filmowy dreszczowiec z produkcji amerykańskiej z 2005 roku. Akcja filmu rozpoczyna się, gdy 14-letnia rozmawia na czacie z dwukrotnie od niej starszym fotografem, będącym prawdopodobnie pedofilem. Po długich, po długich rozmowach postanawiają się oboje spotkać w kawiarni. Po krótkiej rozmowie idą do mieszkania mężczyzny, tam rozgrywa się większość akcji filmu. Wątpliwość amerykański dramat filmowy w reżyserii i według scenariusza Johna Patricka Shelley'a, opracowanego na sztuce jego autorstwa, Bronx, rok 1964. Przez Amerykę przetacza się fala politycznych zmian, mająca zapobiec dalszym uprzedzeniom rasowym. Charyzmatyczny ksiądz uczący w katolickiej szkole. Czując powiew zmian zaczyna rozluźniać rasistowskie obyczaje panujące w szkole. Wiąże się to z przyjęciem do szkoły pierwszego czarnoskórego ucznia. Z czasem dochodzi do tarcie wewnątrz struktur szkolnych, a wszystko jest silnie powiązane z moralnością księży. W rolach głównych Meryl Streep, Phil Hoffman, Amy Adams, Viola Davis i Kerry Perston. Film zdobył szereg nominacji do różnych nagród, na przykład zdobył pięć nominacji do Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa, najlepszy aktor drugoplanowy, najlepsza aktorka drugoplanowa, najlepsza aktorka drugoplanowa i najlepszy scenariusz adaptowany. Podobnie było w przypadku Złotych Globów, również pięć nominacji: najlepszy scenariusz, najlepsza aktorka drugoplanowa, również najlepsza aktorka drugoplanowa, najlepszy aktor drugoplanowy i najlepsza aktorka w filmie dramatycznym. Nagrody BAFTA trzy najlepsza aktorka pierwszoplanowa najlepsza aktorka drugoplanowa i najlepszy aktor drugoplanowy satelita 2008 najlepszy scenariusz aktorka drugoplanowa aktor drugoplanowy i aktorka w filmie dramatycznym no i nagrody gili aktorów filmowych 2008 Najlepsza aktorka pierwszoplanowa, najlepszy aktor drugoplanowy, najlepsza aktorka drugoplanowa, najlepsza aktorka drugoplanowa po raz drugi, najlepsza obsada filmowa. Czyli jak widzicie, film jest naprawdę świetny i uzbierał bardzo dużo nagród. W końcu wydano na film aż 25 milionów dolarów. W Polsce film był dystrybutowany i można go obejrzeć bez problemu. Także naprawdę polecam, bo jest dobry. Cześć!